Siema, siema widzowie, dzisiaj wraz z moim przyjacielem Ksujo nagrałem dla was Dead Swapa, czyli grę polegającą na tym, że w losowym czasie od 3 do 5 minut zamieniamy się miejscem i musimy się w ten sposób wyeliminować. Jeżeli taki film ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji po więcej tego typu kontentu. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, zależy kiedy to oglądasz, drogi widzu, witamy bardzo serdecznie na Dead Swapie z Ksujo, z moim przyjacielem, jak już słyszeliście pewnie, i ogólnie z właścicielem wszystkim. Będę robił dymy, widzowie. No, to jest dymiarz, zadymiarz i mój menadżer, który ma mój hajs i wszystko, więc napiszcie serduszko tak. Dla Ksuja w komentarzu, to wtedy wam przypnę, bardzo miło. Weź się tak nie podlizuj. No, naprawdę. I moi drodzy, generalnie w tej serii będziemy sobie grali Best of Free oczywiście, ponieważ ja nie posiadam dużych umiejętności skillowych oraz... No ja głównie nie posiadam dużych umiejętności skillowych, jeżeli chodzi o przetrwanie w Minecrafcie. Dołączam się do tego. Dlatego będzie lepiej, jak zagramy sobie do trzech, bo odcinek nie będzie trwał minuty. Start i lecimy. 10, 9, 8. Uuu, o Jezu, nie. Ale mnie zrespiło w głupim miejscu. Dobra. O, tak. Dobra, szybko drewno. Drewno. Ej, bo mnie cofnęło, kurde. To bardzo źle, ale dobra, mam coś pięknego. Wiesz co, no mogą być jednak lagi, bo to, no, hosting najlepszy. No, tak, najlepszy hosting generalnie, bardzo polecam, bardzo serdecznie, nie? Ja no jakby mi za to zapłacili, to bym polecił, nie? Ale dobra, lecimy sobie. Mamy drewno, jest dobrze. W ogóle nie wiem, jaką ty taktykę obejmujesz, ciekawe bardzo w sumie, co będziesz robił. Wiesz co, jestem w pewnym miejscu i liczę, że znajdę coś takiego wiszącego na drzewie, bo w tym miejscu generalnie jest tego sporo. O, to ja też jestem w takim pewnym miejscu, ciekawym w sumie, że... Ja tyle tego zbieram z tym. Będzie źle z tobą, jak wyjdzie z tego. Dobra, bieremy jeszcze drewno, tyk. A ja pułapkę już na ciebie mam, tyle chciałem powiedzieć. No to fajnie się generalnie bawisz, myślałem, że na początku dajemy sobie jakieś fory czy cokolwiek. No, jakbyśmy grali do tak, wiesz, do jednego, to wtedy jeszcze tak, ale hopia, to nie ma tak łatwo, niestety. Chłopie, gdybyśmy grali do jednego, to ten odcinek by trwał, nie wiem, może z 2 minuty maksymalnie. No, nie no, 3 przynajmniej. To jeszcze wstęp, przywitanie. No, nawet by to trochę trwało. Ty, żebym ja sam się nie zabił. Ale by była beka. Aby to głupie było. O nie. Dajcie żelazo. Nie mówię, że masz na mnie już pułapkę. No to fajnie, no to szybko potrwa ten odcinek. Prawie sam zginąłem. Jak ja dopiero gościu znam. Stopne. Dobra. Ja w ogóle nie wiem, to jest tak dziwne odpalić nagrywanie po tylu latach. No, chłopie, tak się czuję troszeczkę niezręcznie, o Jezu. Wiatra nie mam. Może by... A jak zginiemy razem, to 1-1. Wątpię, że da się w tym samym czasie zginąć. Znaczy nie w tym samym czasie, ale ogólnie, w sensie, że jak ty nie będziesz miał szans na przetrwanie, ja nie będę miał szans na przetrwanie. Takie coś w tym stylu bardziej. Nic nie wie. Dobra, nie, ja mam przekichane. Muszę czegoś innego szukać na przetrwanie. Nie. Dobra, sam chyba zginę, nie? Naprawdę, no co jest? Nie. Czy ja coś wyrzuciłem, no? No dobra, wyrzuciłem, wiedziałem. Proszę, powiedzcie, że tu proszę. Jest. Nie ma. Proszę. Nie, zginiesz, nie ma bata. Zginę. Gościu. Proszę. Tak, zginę. Wpadłem do pomieszczenia, gdzie było milion mob. I jeszcze do tego, nie wiem, jakiś zombiak podaje, że możesz tam przebitkę zrobić. Ale nie tak. Wiem, zepchnął mnie do lawy. To ja znalazłem jeziorko lawy generalnie i to był mój plan, żeby cię zabić. W sumie. Ja też, ja właśnie tak, zobaczysz to ten, jak będziesz montował. Tak, wiesz, przekopuje się, nagle patrzę, lawa, zajebiście. O nie, gorzej. Czyli wchodzę tam i to mnie atakuje ze 5 zombiaków. Nie, no gorzej, ja dupia. Dobra, no to pierwsza jest dla mnie runda. Dziękuję bardzo serdecznie. To lecimy do drugiej rundy. Super się prezentuje na tych odcinkach, że ginę i to nawet nie od ciebie, nie? No, serio, to trzeba być genialnym człowiekiem. O nie, o chłopie. Fajnie, że tu... Dobra, jest jakieś drzewo, ale to, nie wiem, milion kilometrów dalej, naprawdę, nie? A czemu no, ci powiem, że
mnie zrespiło w takim miejscu, gdzie dookoła nie wiem jak coś znajdę. O nie, żelazo mam, tylko... Szybko. Tu jest... O. A może? Okay. Może? Kurde... Będzie pusty. Będzie coś fajnego na pustyni. Okej, okay. Mam się bać, rozumiem. Nie wiem, więcej farta niż skilla. No? Możecie mu tak pisać w komentarz. Dobra, ja też znalazłem jedną rzecz, ale... Zależy kto pierwszy zginie w sumie. No. Jak wyliczę w miarę dobrze, to będzie gituwa. Ja cię kręcę, tylko muszę tam zejść się. To jest tylko to, no Boże. W ogóle po co jest ta struktura w Minecrafcie? Ona nic nie daje. Która dokładnie? Boże, jak to się nazywało? Studnia. A. Dobra, jola. Dobra. Nie mam pomysłu na siebie. Spróbujmy. Ho. O nie. Pierwszy. A, S! Ja nie zginąłem! Bo miałem tego refila znalazłem. Ha, dobra! Nie, Jezu. 2-0, ale się, ale fartem. No. Ale fartem, dobra. Ciągle farcisz. Jo, sięgam, ciągle kręcę. Farcisz. Dobra, łatwo, nie? No tak o, dobra. Nie wiem. No to teraz HP do 3-0 będzie, nie? Dam ci szansę. Jak, to jest honorowa. Za tą honorową HP, jak wygrasz, to masz, nie wiem, normalnie... Dla mnie wygrywasz odcinek, jak teraz wygrasz, tak o. Dobra, zaczynamy, ale kurde, ładnie było. Ale wiesz co, ja tak samo jak ty tam powiedziałem, o, pustynia, może znajdę świątynię, okazuje się, że ty znalazłeś, super. No, esa, piramidka. O, ja tak w ogóle wskoczyłem na to, że ja myślałem, że to mnie wysadzi pierwszego. Nie, dosłownie, to było takie 50-50. Albo ja, albo ty. Bo ty wiedziałem, że coś z lawą wykombinujesz. Normalnie, ja to po prostu czułem. Jedyna opcja, jaka tam była, ewentualnie mogłem cię piachem dusić, ale to zbyt długo by trwało, coś czuję. Bo ja generalnie nie miałem w ogóle tego drewna, więc nie miałem jak sobie zrobić wiaderka i jakby byłem na przegranej pozycji trochę, ale dobra. Kochany. Nie no weź. On ma za dużo farta, na poważnie. Ja coś czuję, że on na tych odcinkach, nie wiem, czytuję, przysięgam. Ale farta teraz miałem. Nie wiem, czy to jest dev swap, ale nie wiem. Na cheatach, nie? Próbuję być śmieszny grając na cheatach, tak? Kurde. Nie wiem, jeszcze czas znowu. Nie wiem, nie mam pomysłu. Dobra, nie zdążę. Muszę robić impro. No ja ci nie obronię ani nic to. To jest YOLO. Ja nie mam wiaderka, ty? Tak się nie, ja mam. Ej, ja nie mam, bo nie mam żelaza. Dobra, tyk. Nie wiem. Ja ci powiem, że troszeczkę klasykę zrobię. Gatunku. No ja nie mam żelaza, bo chyba wygra sobie. Jedną rzecz mogłem zrobić w sumie, w razie czego. Dobra, będziesz musiał stąd zginąć. Nie ma szans. Wiadra, ja ginę. O, dobra. To jest 50-50. Ale wiesz co, ja też za wcześnie wyskoczyłem. Jest. To co? Tak chodzimy do kolejnej rundy. No na to, bo to jest takie jakby 1-1, nie? To tego nie było. O nie. Tak. Może czyżby? Dobra, gitu. Tak. Co tak? Uch. Dobra, nie. Oby. Uspokój się. Ej, kurde, dobra, czyli jest, uznajmy, że tamta runda się nie liczy, bo jest jakby 1-1. Teraz jest taka normalna już. Nie liczy się. No nie było tego, no. Pół sekundy, dosłownie, pół sekundy.
Ja też za wcześnie wyskoczyłem, bo wyskoczyłem jak była sekunda, a się wybudowałem, nie wiem, z 40 kratek do góry. To ja wyskoczyłem jak były 3 sekundy i spadłem 0 chyba 2 przed, dosłownie. Ja cię krecę. Tyk. Okej. Okay. Czekaj, zobaczymy czy mam nadal tego skilla. Zobaczymy. Czyli żadnego. Zobaczymy czy mam farta nadal. A tutaj jest to, tylko by mi się jeszcze przydało to drugie trochę. Dobra, jest gitwa. To jest jak ja nie znajdę żelaza, to albo po prostu cię zabić muszę wcześniej, albo nie wiem. O nie. Będziesz miał wiadro. Wiesz co znalazłem? Co? Nie. No nie. Gościu! Nie. Chłop mi zamykał drzwi przed nosem. No i dobrze ci tak. Kurde! Czyli masz dużo żelaza i dużo jedzenia. Shit. Dobra. Skupionka teraz. Proszę, no. No, please. Nie, no to jest... Wiesz. To są jaja jakieś. To jedzenia aż tak nie jest mi potrzebne w sumie. Dobra. Jest potrzebne trochę farta, no wszędzie. Serio, taka wielka struktura i nie ma tego. Jezu, nie. Co ja robię? Dobra. Ale jestem niemądry. Zostaje tylko jedno, dobra, nie. Nie, no weź, nie używaj tej samej pułapki. No nie, ale nic innego nie zrobię. Będziesz pipka, jak generalnie użyjesz tego samego. No nic nie zrobię, sorry. Ja jestem już do duwa. Ja tylko teraz... Nie zdążę. Nie. Przeżyłem. Ale wiesz co, z najlepsze nie udało mi się zrobić wiadra i tak przeżyłem na HP. Nie gadaj, ile miałeś? Jedno HP. Jaki farciarz! Bo zrobiłeś to na śniegu i było ciężej zrobić wiadro. Jaki farciarz. A wiesz, że... Dobra, S. No ty chyba nie znasz tej metody, dobra. Kogo? Dobra, ty nie wiesz o co, come on. Ja cię, ej, pierwsza runda, w której nie zginęliśmy po pierwszym. Ciekawa. Haha. Ogólnie co ten kapsonik u ciebie? U mnie bardzo ciekawe. Życie. Bardzo ciekawie. Tak? Nie narzekam w sumie. Nie narzekasz. Znalazłeś coś na sobie. A będziesz narzekał jak zaraz zginiesz? Nie wykluczam. Ja ogólnie jestem bardzo człowiekiem, który bardzo lubi narzekać, tak jak coś mu się w życiu nie powodzi, nie? Więc... Prawda, i jesteś do tego bardzo słowny. No wiem. Dobra. Ja mam pułapkę, która jeszcze nie była w tym odcinku. Widzowie, to jest nieprawdopodobne, to się nie da z nim grać. Dobra, z tobą się grać nie da. Bo zaraz będę cię wyzywał. I znowu się spłaczesz. Dobra, kaca. Okej. Okay. Dobra, robimy to. Mam nadzieję, że zdążę. Ja mam nadzieję, że się nie zabija tego, co teraz robię. Nie wierzę. Łatwa ta gra, wiesz. 2-1 powiadasz. 2-1. Dobra, 21 minut. 2-1, jest dobrze. Ej, ale ty rzeczy wyrzuć! Ale dobra, one się przecież resetują chyba po... One się chyba resetują, a jak nie, to je zaraz wyczyszczę. A, czyli wiadro miałeś, dobra. Wiesz co chciałem zrobić? Żwir. Ej, ja też się chciałem piaskiem teraz udusić, co jest? Tylko o to chodziło, że generalnie miałem taki problem, że nie miałem jak zejść na dół. Byłem bardzo u góry i próbowałem sianem, ale coś się nie udało. Podobno to zduszenie to całkiem niezłe, taki pewien gościu z Ameryki potwierdza. O, ciekawe! O, tak. Znaleźć tutaj jeszcze coś, o, jedną rzecz i będzie pogodę. Nic nie ma, super. Znaleźć tylko jedną rzecz. Chociaż jedną rzecz może zrobię od razu, Miciul. Zobaczymy. Okej. Okay. Powiem ci, że tego nikt się nie spodziewa. To wiem, że dziwnie, że to kraftuję, ale
No, o, tam może będę miał trochę tego, tego nie zbiorę, dobra, super. Na bezpiecznie jednak zajdę, chciałem skakać, ale nie jestem na tyle odważny. Dobra, czyli węgiel by mi się przydał, jakbyś znowu próbował mnie zakopać, okej. Okay. Proszę, proszę, o, dobre, dobre, dobre. Jak to tam będzie, to się będę cieszył. Proszę, 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 proszę. Nie no, widzowie, on skamuje. Tam się stało. Nie no, weź. Jestem moment, kiedy już cię stres zżera, nie? Troszeczkę. Ja cię, nie, może się uda. Ja mam generalnie pomysł. Takie, można powiedzieć, ja też coś szablonowego lekko, ale jak to się uda, to będzie bardzo fajne. Dobra, tyk. Dobra czekamy. Czekamy, może się uda. Podajemy tak. Też tak. Czuję, że możesz to niestety wygrać, chyba że sam się zabijesz znowu. No to też jest bardzo możliwe. Dobra, czekamy, teraz tylko. Proszę, niech to już się zacznie, żebyś ty nie zdążył, błagam. Nie, wygrasz. Chyba. Dobra. Proszę. Dobra. Nie. Ale już tak liczyłem, bo pół serduszka i tak się zatrzymywało. Jest! Dobra. Wiesz co jest najgorsze? Że ja ci wodę stamtąd zabrałem. Wiadrem. Które mam tutaj. Ta woda mogła ci ocalić. Wow, dobra, udało się, ale chłopie, w ostatniej chwili. Dosłownie w ostatniej chwili zrobiłem sobie pochodnie. O nie. Bo pomyślałem o tym, że może o to chodzić. Więc tak, czyli? Dosłownie ostatnia chwila i zrobiłem sobie pochodnie. Czyli więc co? Uważam, że mega fart. Koniec odcinka, czy jeszcze mały rewanżyk? Czyli co? No generalnie to chyba będzie rewanż.